W przeddzień święta żon zwierzają nam się ich mężowie. Muzyk jazzowy Andrzej Kurylewicz. Kobiety zaczynają być dla nas wielką konkurencją. Na przykład dla mnie moja żona. Teksty pisze Warska, wykonuje Warska, muzykę zaczyna komponować Warska. Ja gram w piwnicy u Warskiej. Johnny, ja wiem, że to nie ty. Zostały tylko łzy w samotną noc. Na drugi dzień dostałam 5 bukietów kwiatów z męskimi numerami telefonów i jeden anonim damskim charakterem. Przestań, małpo, grać Marlenę, bo to, że masz jej lata, to jeszcze nie wszystko. Moja żona to nie tylko dobra aktorka, ale także szablistka. Pozostanie mąż Aliny Janowskiej, architekt i szermierz Wojciech Zabłocki. Siekała, coś zdaje się był szczypiorek lub pietruszka. Nie pozostaje mi chyba nic innego, jak ofiarować jej na Dzień Kobiet jedną z najostrzejszych starych szabel. Czy pan jest mężem pani Barańskiej? Tak. Poproszę autograf. Bardzo dobrze, ale pozwoli pani, że podpiszę hrabia Kosel, dobrze? Proszę. Reżyser Jerzy Antczak nie waha się stwierdzić publicznie, że małżeństwo to bardzo dobra instytucja, zwłaszcza gdy trochę popracować nad ukształtowaniem charakteru żony. Ósmy marca? I kto jest 8 marca? No, Stanisława, tak? Stanisława, tak. Raz tylko się istnieje i musi się spełnić wszystko na tej ziemi. Pocałuj mnie, jak ci na imię? Alina. Alina, ty mnie kochasz. To jest chwila, jest jedyna. Mąż Lucyny Winnickiej, Jerzy Kawalerowicz, przygotowuje scenariusz drugiej części Faraona. Agata, ile ser kosztuje? Nie wiem. A żółty kupowałeś taki? Kupowałam, ale... Tatuś, po co cennik piszesz? Ja nie piszę cennika, tylko ja nie mieli tego, że ja muszę to mamusi powiedzieć, ileśmy wydali. Wiesz? Reżyser Janusz Majewski, mąż fotografika Zofii Nasierowskiej. Co sądzę o karierze swojej żony? No, ja nie patrzę na to przez pryzmat słowa kariera. Raczej z punktu widzenia jej ciężkiej, wyczerpującej pracy. Cieszę się, że ta praca jest związana w dużej mierze z moim zawodem, ale nie w takim stopniu, jak w przypadku moich kolegów, których żony są aktorkami. Myślę, że wtedy ta kariera byłaby już może mi trochę nie na rękę. Pan Majewski oświadczył nam, że atmosfera przytulnego gniazdka rodzinnego sprzyja pracy artystycznej. ...ludzkości i myślę, że święto kobiet powinno trwać cały rok. Kiedy rozmawiamy o Dniu Kobiet, to narzuca się chyba dosyć kłopotliwe pytanie, kiedy będzie Dzień Mężczyzn.